Okej. Funkcjonariusz ochrony Zemgl, ośrodek Teddy. Obiekty wydostały się z cel. Niszczą wszystko dookoła. Obiekt Zero próbuje się uwolnić. Proszę o zgodę na likwidację. Powtarzam, proszę o zgodę na likwidację. Potrzebujemy tylko Jack. Inne obiekty są zbędne. Ona musi przeżyć. Przyjąłem. Rozpoczynam. To było inaczej. Uciekłam, kiedy zniknęli moi strażnicy. To ja wznieciłam bunt. Może zdarzyło się coś, czego nie widziałaś? Zaatakowały mnie inne dzieciaki. Zaatakowali mnie strażnicy. Zaatakowały mnie systemy automatyczne. Coś takiego trudno jest błędnie zinterpretować. Oj, oj. To miejsce powinno być puste. Kto do kurwy zastrzelił tego Warena? Jest jeszcze ciepły. A musi tak przeklinać kobieto. Oglądają też nieletni. I grają w sumie też. Nie mogę się zaliczyć do pełnoletnich. Jeszcze. Drzwi. Potrzebowali kostniki. To był mały ośrodek. Wiele dzieci tu umarło. Ale nawet wtedy były częścią eksperymentu. Bzdura. To ja tu miałam najgorzej. A ja przeżyłam. Okej, haksujemy. Okej, pięknie. Tak, miała najgorzej i ona przeżyła, ale to jest bzdura. Umrze, ją zabijemy. Co, nie wolno? Pijane gnie. Dziwnie jest znowu się tu znaleźć. Czuję się wkurzona. Jestem niebezpieczną suką, ale jestem też znowu małą rzeczą. Kurwa, ale to pokręcone. Chodźmy podłożyć tę bombę. Tak to jeszcze. O tak, strzelajcie. Imponujące. Wiem. Trzymali tu dzieci?
coś na to wychodzi. Taka prosta dedukcja. To ustroj jednostronny? Moja cela jest po drugiej stronie. Widziałam z niej resztę dzieci. Godzinami na nie wrzeszczałam. A one zawsze mnie ignorowały. Musiałam tędy przejść, kiedy uciekłam, ale nic z tego nie pamiętam. Kolejny rejestr ochrony. Zapis 1054, ośrodek badawczy Teltin. Wyniki ostatniej iteracji Pergnim są mierne. Obiekty 1, 4 i 6 zmarły. Te, które przeżyły, nie wykazują żadnych zmian biotycznych. Obniżyliśmy temperatury ciała pozostałych obiektów, ale nie wywołało to żadnych korzystnych biotycznie reakcji. Wystąpił natomiast efekt uboczny. Wszystkie obiekty zmarły. Więc nie będziemy próbować na zero. Mam nadzieję, że utrzymamy stały dopływ obiektów o potencjale biotycznym. Szybko je zużywamy. To nie w porządku. Eksperymentowali na innych dzieciach, żebym ja była bezpieczna? Nic nie poradzisz na to, co zrobili innym. Nie rozumiesz, Shepard. Przeżyłam tutaj, bo byłam twardsza od pozostałych. Właśnie taka jestem. Wyjdziesz z tego twardsza, silniejsza. No haha, jestem miły jak... Wszystko się posypało. Obiekty badań szaleją, a zero jest na wolności. Zamykamy Teltina. Co za katastrofa. Zinfiltrujemy prowadzony przez Przymierze program podniesienie i podłączymy się do niego. Miejmy nadzieję, że... Kto? Zero, czekaj! Shepard, zaczęli od nowa gdzieś indziej. Podniesienie to program Przymierza. Szkoła dla biotycznych dzieci. Nikt tam nikogo nie torturuje. Wiele rzeczy nie jest takie, jak pamiętam. Dużo się tu działo. Byłam głupia. Teraz zawsze jestem czujna i zawsze strzelam pierwsza. Zbliżamy się do mojej celi, do miejsca, z którego pochodzę. Nie zatrzymujmy się. Dobra, ciu z tym terminalem. Ej, Aresz, tu Kurek. Tak, mamy tu intruzów. Jeśli mamy ich zabić, musimy pogadać o cenie. Obiecałeś górę łupów, ale tutaj nic nie ma. Dobra, sprzątniemy ich. A potem cię odwiedzę i porozmawiamy o łupach. Co tu robisz? Najpierw was zabijemy, a potem się zobaczy. Widzą się, zabić się ich. To rozkaz. Zniszczę was. Gotowy. Tak, wiedziałem, że to był błąd. Kurde, gdzie mnie to wywali? Jeśli przeżyjesz, no oczywiście. Taki głupi joke. No. No teraz umarłem. Daleko? A to tutaj. Dobra. Stoisz mi na drodze.
Braci! Nie tak się... Zobaczymy! To rozka! Załatwię to! Skupić ogień! Formować szyję! Jednak za mną poszedł. Pozostała już tylko moja dawna cela. Kimkolwiek jest Aresz, jest właśnie tam. I tak chcę tam podłożyć bombę. Równie dobrze mogę to zrobić na jego zwłokach. Ojej, dobra. Przenieść pojemnik, gdzie to jest. Alright. Zrobiłem cięcie w ogóle? Wyjdź. Wiemy, że tu jesteś. Kim jesteś? Nazywam się Aresz. A wy włamaliście się do mojego domu. Znam cię, obiekcie zero. Minęło tyle lat. Myślałem, że tylko ja przeżyłem. Mam na imię Jack. Skąd mnie znasz do cholery? Wszyscy znaliśmy twoją twarz, Jack. Wyprawiali z nami potworne rzeczy po to, żeby ich eksperymenty nie zabiły ciebie. Ty byłaś pytaniem, a ja wciąż szukam odpowiedzi. Okej, cięcie.